Samochodowych mistrzostwach Polski, których nieodłącznym od kilku lat elementem jest rajdowy Puchar Peugeot. 15 załóg na starcie, a wśród nich ubiegłoroczny wicemistrz kraju. Kto jest głównym faworytem tegorocznego Pucharu Peugeota? Podejrzewam, że jest ich 15. Tylu ilu startuje. Jak oceniasz trasę rajdu? No, trasa rajdu jest dosyć typowa, bardzo trudna. Trudna przede wszystkim dlatego, że aura nam, jak zawsze na Elmocie, robi niespodzianki. No, jest sucho. Dariusza Pelikańskiego, jego główny konkurent z ubiegłego sezonu, Dariusz Poloński, pilotowany przez Tomasza Króliczka, był przed startem wymieniany jako główny faworyt do wygranej. Pierwszy etap nie był jednak najbardziej udany, za to agresywna jazda na sobotnich OS-ach pozwoliła choć częściowo zniwelować straty poniesione w piątek i po przedostatnim odcinku specjalnym awansować na drugie miejsce. Do wygranej zabrakło niecałych 9 sekund. Marcin Dobrowolski, pilotowany przez brata Michała, nie włączył się do walki o pierwszą trójkę, jednak dość skutecznie rywalizował o punkty. W efekcie szybkiej i rozsądnej jazdy z pokaźną przewagą nad kolejnymi załogami osiągnął metę rajdu na 4. miejscu w pucharze. Do najlepszego stracił jednak niemal 2 minuty. Łukasz Witas i Michał Kuśnierz objęli prowadzenie już na 1. odcinku specjalnym. Kolejne OS-y również pokonywali szybko, choć na chwilę. Po 4. próbie spadli na 2. miejsce. Szybki kontratak zapewnił im jednak ponowny awans na pozycję lidera, której nie oddali już do mety. Zwycięstwo jednak nie było łatwe i przyjemne. Pod sam koniec rajdu złapali kapcia i bezpieczna, jak się wcześniej wydawało, przewaga znacznie stopniała. Koniec końców osiągnęli jednak metę 8,9 sekundy przed Polońskim, wygrywając po raz pierwszy w karierze. Marcin Pasecki i Tomasz Spurek koncentrowali się na rywalizacji z braćmi Dobrowolskimi, z której tym razem wyszli pokonani, na mecie tracąc do nich niemal minutę. 5. miejsce w pucharze i niemal 3-minutowa strata do Witasa. Ubiegłoroczni mistrzowie Polski w klasie N2, Piotr Wypych i Majka Szpotańska, postanowili w tym roku sprawdzić się w pucharze Peugeota. Kierowca przyznał, że nie czuje jeszcze auta i 10. miejsce w pierwszej rundzie zamierza szybko poprawić. Łukasz Szterleja i Marek Lisicki w ubiegłorocznej edycji pucharu jeździli szybko, ale pechowo. Ich plan na Elmot przewidywał dotarcie do mety i zdobycie punktów. Kierowca z Jeleniej Góry jechał dynamicznie, ale bez ryzyka, po OS-ie 4 nawet przewodząc pucharowej stawce. Nie odparł jednak kontrataku Witasa, a Kapeć pod koniec 2. etapu zepchnął go na 3. miejsce. Strata do zwycięzcy niecałe 12 sekund. Jarosław Drzewiczewski z byłym pilotem Łukasza Sztuki Zbigniewem Cieślarem pokazali, że potrafią jeździć dynamicznie. Do 5. miejsca zabrakło niecałych 5 sekund, ale wydaje się, że następnym razem może być znacznie lepiej. Grzegorz Kostka i Rafał Fiołek ukończyli zmagania na 8. miejscu w klasyfikacji pucharu, ponad 4,5 minuty za Witasem. Auto ubiegłorocznego mistrza Mariusza Pelikańskiego, w tym sezonie będące bronią Piotrów Kasprzyckiego i Depy, nie osiągnęło mety. Zawody zakończyło dachowanie na 8. odcinku specjalnym. Kamil Butruk i Piotr Mendoń osiągnęli metę na 9. miejscu. Załoga zapowiadała, że przyjechała na Elmot po naukę i nauka na tym rajdzie z pewnością nie pójdzie w las. Tomasz Poremski i Rafał Gnatek przed startem nie należeli do faworytów, tym bardziej cieszy ich 7. miejsce.